Szanowni Państwo, mamy w domu całkiem sporo bardzo przyzwoitej białej kiełbasy. Sytuacja jakże prawdopodobna. Co z nią zrobić? Oczywiście można z niej zrobić żurek, ale jak się robi żurek, prawie wszyscy w Polsce wiedzą. Zatem inna propozycja, rodem z północnych Włoch. To będzie biała kiełbasa duszona w occie i winie z rozmarynem, do tego polenta, czyli kasza kukurydziana oraz kiszona kapusta. Zaczynamy od kiszonej kapusty właśnie, gdyż ją się najdłużej robi. Najpierw w rondlu trzeba rozpuścić nieco masła i teraz na tym maśle zeszklić w kostkę posiekaną cebulę. Do zeszklonej cebuli teraz muszę dodać pokrojony w kosteczkę szpek. Szpek, czyli szynkę, która jest wędzona dymem z drzew iglastych, szynkę z Niemiec, bądź też z Włoch północnych właśnie, z południowego Tyrolu albo z Austrii. To się jeszcze razem powinno teraz mniej więcej 2 minuty właśnie w ten sposób dusić. Kolejny składnik to kapusta. Wybrałem taką bez ogromnej ilości marchewki. No po co aż tyle marchewki w kapuście? Czyściutka kapusta. Jeśli jest długa jak włosy anielskie, to należy ją przesiekać, by miała mniej więcej taką właśnie długość jak tutaj. Więc kapusta do garnka. I teraz trzeba ją podlać bulionem. To powinien być bulion mięsny. I tak w środku już jest szynka, więc nie jest to danie dla wegetarian. Mocny, bo wołowy bulion byłby tutaj nie od rzeczy. I przyprawy. Przyprawy dwie tylko, mianowicie kminek oraz nieco jałowca. Proponuję rozgnieść je troszeczkę w moździerzu, by więcej smaku oddały w trakcie duszenia. Kapusta się gotuje, ostatnia przyprawa do niej, poza ewentualnie solą i pieprzem świeżo zmielonym na końcu, to liść laurowy albo też 2 listki. Zostawiamy ją w spokoju. Tutaj w drugim rondlu mam osolony wrzątek i na tym osolonym wrzątku będę gotował kaszę kukurydzianą, czyli coś, co w Rumunii na przykład nazywa się mamałygą, a we Włoszech polentą. Kasza błyskawiczna, więc mniej więcej 2-3 minuty tylko gotowania. Wsypuję ją stopniowo, mieszając na wrzątek, który wcześniej był posolony. Cały czas mieszam i jak się rzekło, 2-3 minuty. Gdyby to była surowa, nie błyskawiczna kasza kukurydziana, musiałbym tak mieszać 40 minut. Gdy kasza zgęstnieje, a dzieje się to doprawdy błyskawicznie, proszę spojrzeć, należy już wyłączyć pod nią gaz i przygotować sobie deskę. Drewnianą deskę, która musi być wprzódy zwilżona wodą, ponieważ kasza będzie wylewana na deskę i gdyby deska była sucha, kasza przywarłaby do dna. A tak ona ma tutaj zastygnąć. Co dalej, to zresztą Państwo zobaczą. Na razie bierzemy garnek z polentą welmamałygą, wylewamy ją na deskę i zaraz będę ją kształtował, formował i odstawię do zastygnięcia. Czas na główną bohaterkę dzisiejszej potrawy, białą kiełbasę mianowicie, bardzo porządną jak się rzekło, ta w wersji parzonej, bo może też być biała kiełbasa surowa, dodatkowo pakowana próżniowo, więc parzona i pakowana próżniowo znacznie trudniej ulega procesom destrukcji. Myliłby się ten, kto by myślał, że tylko w Polsce wytwarza się białą kiełbasę. Biała kiełbasa to archetyp środkowoeuropejskiej wędliny. Stawiam patelnię na ogniu. Teraz na niej będzie się rozgrzewał olej słonecznikowy. Niespecjalnie dużo. I teraz muszę każdy kawałek kiełbasy lekko nakłuć wykałaczką albo widelcem. Trzeba zrobić trochę dziurek. Te sosy z kiełbasy razem z sosem, który będę robił na patelni, pięknie się przenikną. 3 kawałki kiełbasy zupełnie wystarczą. Ogromna, gargantuiczna i tak to będzie porcja. I teraz muszę tylko zaczekać, aż olej osiągnie właściwą temperaturę. Za chwileczkę będę mógł kiełbasę smażyć. Tłuszcz, mam wrażenie, jest już wystarczająco nagrzany. Sprawdźmy to. Skwierczy, znaczy, że jest ok. I teraz
niby zwyczajne smażenie, ale od razu dodaję tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, nieco listków rozmarynu. One się mają smażyć razem z kiełbasą i przysmażyć. I teraz trzeba tutaj wlać biały ocet winny. Już teraz ten ocet na mocnym ogniu za chwilę wyparuje i wszystko razem bardzo ładnie się połączy. Kiełbasę będę oczywiście w trakcie smażenia przekładał na drugą stronę, zresztą kilka razy. To zaraz może zacząć pryskać biały ocet na patelnię. Ocet całkowicie wyparował, dlatego też zbliżam się do patelni, bo przestała pryskać. Ale za chwilę kolejny płyn musi się w środku znaleźć, mianowicie białe, wytrawne wino. To już nie powinno tak pryskać. Kiełbasa teraz będzie się w tym winie dusić jakieś 10-15 minut, dopóki wino nie wyparuje z patelni, zatem możemy smażyć polentę. Patelnia grillowa z takimi charakterystycznymi miejscami, które sprawią, że rzecz przysmażona będzie miała rumiane paski. I teraz na tej patelni rozgrzewam masło. Masło i ewentualnie odrobinę oleju, który sprawi, że rzecz się nie przypali. Oleju słonecznikowego, najpierw ciut oleju, teraz trochę masła. Polenta wel kasza kukurydziana to nie jest rzecz jadana w Polsce powszechnie. Tak naprawdę je się ją tylko na południu Polski, zwłaszcza ludzie, którzy mają korzenie wschodnie, kuculskie osobliwie, bądź też mieszkali przed wojną w tamtych rejonach, kultywują tradycję jedzenia kaszy, bądź też grubo mielonej mąki kukurydzianej. W innych częściach Polski niestety się mamałygi nie je. Dzięki temu, że deska była wilgotna, plastry kaszy odchodzą. Ja wykroję plastry, ale Państwo możecie sobie tutaj nawet i serduszka wykrawywać, bo jest to rzecz niezwykle plastyczna. O, mam takie dwa bardzo ładne plastry, które już będę kładł na patelni. O, właśnie tak. I smażymy z dwóch stron. Można tutaj dodać jeszcze kilka igiełek rozmarynu, bo całość dostała tego charakterystycznego, żywicznego, śródziemnomorskiego posmaczku. Wszystko gotowe, pod wszystkim można już wyłączyć gaz. Nakładamy najpierw nieco kapusty, która nie była zasmażana, ale długo się tutaj dusiła i całkowicie odparowała. Mniej więcej tyle. Teraz trochę słońca, jeśli chodzi o kolor, znajdzie się na talerzu, ponieważ polenta wygląda przecudnie, ale to jeszcze byłoby nic, no bo na razie mamy tylko kapustę i polentę. To już prezentuje się ładnie, ale czym żeby była nawet najlepiej przysmażona, najbardziej rumiana polenta i nawet najlepsza kapusta bez naszej wiernej przyjaciółki białej kiełbasy? Proszę spojrzeć, wino wyparowało, tu się wszystko pięknie połączyło. To pachnie tym winem, pachnie rozmarynem, no i przede wszystkim wygląda zawodowo, bo pięknie zrumienione trzy ładne pęta kiełbasy, a niech będą trzy, jak się rzekło, gargantuiczna porcja. I to już prawie wszystko, bo jeszcze tylko dekoracyjny, mały, południowy akcencik, mianowicie rozmaryn, i tym sposobem mamy coś, co zadowoli każdego lokalnego konsumenta, mianowicie kiełbasa, mianowicie kapusta, ale mamy też nieco południa na talerzu. Radzę Państwu w domu naprawdę bardzo prosty sposób zrobić sobie coś podobnego.